Cześć. Najazd Roraima to roślina, o której zamierzam dziś coś niecoś opowiedzieć. Choć krucho to widzę. Krucho, bo generalnie każdy miłośnik najasów, czyli po polsku jeziorzy, wie, że to jedne z najbardziej upierdliwych roślin wodnych. Jeżeli ktoś ci powie, że widział coś bardziej kruchego na ziemi, to pokaż mu jeziorze. Niech sobie popłacze. Trochę oczywiście przesadzam, ale ogólnie rzecz biorąc wszystkie rośliny z gatunku najas rozsypują się w wodzie na drobne kawałki, z których to każdy kawałek stanowi nową roślinę i swobodnie rozwija się w wodzie, żeby z kolei sam się rozpaść i zaludnić kolejne tereny. Najas pochodzą z Ameryki Południowej i Środkowej. Nasz najas Roraima pochodzi z Wenezueli. W nazwie posiada słowo Roraima, które jest nazwą geograficzną oznaczającą jeden ze stanów w Brazylii z zaje znaczy z super ekstra fajnymi górami w kształcie odwróconych żelazek. Najaz roraima to roślina równie krucha jak jej gatunkowi koledzy, ale z tego co wyczytałem, jest rośliną mniej inwazyjną, czyli nie od razu zajmie Wam cały zbiornik, dopiero po jakichś dwóch dniach. To pierwsza rzecz odróżniająca Rorajmę od innych najasów, druga to oświetlenie potrzebne do uprawy. Większość najasów ma wymagania małe, do średnich jeśli chodzi o oświetlenie zbiornika. Roraima musi mieć dużo światła. Ale, ale od razu wyjaśnię, dużo światła żeby wyglądać tak jak na zdjęciach. Bo najazd roraima może uzyskać wyjątkową kolorystykę. Ciemnobrązowe liście z wstawkami zieleni i czerwieni. Końcówki pędów mogą być intensywnie czerwone. Ale to oczywiście zależy od oświetlenia. Jeśli damy mu go za mało roślina będzie raczej burozielona i jej atrakcyjność znacznie spadnie. Ale rosnąć będzie. Roraima ma liście sztywne, kręte, ząbkowane, róg bawoli długi, centkowane, kręty normalnie jak Adam M zaczynam mówić. Roślina najlepiej czuje się w miękkiej wodzie pH 5,5 do 7, ale i w twardszej da sobie radę. Temperatura w miarę standardowa 22-28 stopni Celsjusza. Jak każdy najazd, korzeni to Roraima prawie nie ma. Czasem pojawi się jakiś biały wąsik, ale nie jest tego zbyt wiele. Roślina może więc swobodnie pływać w toni wodnej. Może być też posadzona w podłożu. Można ją też przyczepić do elementów dekoracyjnych, pamiętając jednak, że jest bardzo krucha. Oprócz tego warto wiedzieć, że jest rośliną dość szybko rosnącą i wyżera nadmiar składników pokarmowych we w wodzie. Więc działa antyglonowo, bo zabiera im pożywienie, ale nie należy traktować jej jak antidotum na glony, a jako przyjemny i kolorowy dodatek stabilizujący zbiornik. Korzenie stanowią u niej tylko element czepny. Najazd Rolajma pobiera wszystkie składniki pokarmowe tylko z toni wodnej, poprzez liście. Rozmnaża się przez podział łodygi na mniejsze sadzonki. Najgorsze, że robi to bez ingerencji akwarysty. Należy zapewnić jej czystą wodę, bez osadów, które mogłyby osadzać się na liściach. Nie cierpi też zaglonienia. I to tyle na dziś. Napisy.